matko, zaskoczyłeś mnie, ponieważ chyba nigdy się nie spotkałem z czymś takim, żeby ktoś usiłował sobie przypisać przeczytanie, jeżeli chodzi o mnie, mojej książki, mimo że nie miał z nią żadnego kontaktu. Na ogół ludzie starają się przynajmniej przejrzeć. Także nie spotkałem się z czymś takim, nie wymienić tej książki. No, wiesz co, to jest bardzo trudno i szeroki ten wachlarz, ponieważ cały czas odkrywam nowych autorów. Z klasyki bez wahania wymieniam sobie Księżniczkę Marsa, na przykład Bawelsa. Książkę, którą przeczytałem chyba 20 razy i pewnie jeszcze do niej wrócę nieraz. Howarda, oryginalnego Conana, ale oryginalnego, howardowskiego, bo ci naśladowcy mi jakoś nie podeszli, też z dużą przyjemnością, ale oczywiście, no, jak powiem Tolkien, no to tak jakbym powiedział wszechświat, no bo wszyscy wymieniają Tolkiena. Z nowych autorów bardzo dużą przyjemność sprawiła mi opowieści Sieroty na przykład. Pani dokładnie, Katrin Valente. Zupełnie inna książka, zupełnie inny styl, zupełnie inny język, ale zakochałem się w tych opowieściach, więc jest tego sporo. Cały czas mam wrażenie, że jeszcze coś przede mną jest, jeszcze coś będę odkrywał. Ogólnie mam nadzieję, że tak będzie do końca mojego życia, że zawsze będą czekać na mnie książki, które będą odkryte. O matko, to jest podstępne pytanie. Znaczy, powiem tak, nie istnieje sposób, żeby zmusić ludzi do tego, żeby te książki nie powstawały. No ale z drugiej strony ja bardzo chętnie czasami na przykład sięgam do niektórych recenzentów naszego ukochanego Sienkiewicza, którzy zarzucali mu wszystkie grzechy główne, łącznie z grafomanią i tak dalej. O tych recenzentach nikt już nie słyszał. Mimo że autor jest ciągle jednym z najlepszych, najpoczytniejszych, nawet nie w Polsce, na świecie, bo Sienkiewicz jest potęga. Więc kwestia tego, czy co uznamy za złą książkę, bywa bardzo śliska, a te ewidentnie złe książki no, też są czasami, wydaje mi się, potrzebne, choćby po to, żebyśmy wiedzieli, czym są dobre książki. No, musi być biel i czerwień, musi być noc i dzień, no, nie da się inaczej. Tak naprawdę tworzenie wielkiego uniwersum w moim przypadku zaczęło się od prostej historii pewnego złodzieja żyjącego w pewnym portowym mieście. Alcyn był pierwszym bohaterem, którego tam wprowadziłem. To opowiadanie zupełnie już jest tak nieaktualne, ale pojawiło się takie zjawisko kuli śnieżnej, to znaczy w pewnym momencie przyszły mi nowe pytania, co to za miasto, kim to, do jakiego kraju należy, z kim ten kraj graniczy, dlaczego ono jest takie bogate, z kim handluje. I na to się zaczęło się powiększać, zacząłem powiększać moją wiedzę o świecie, w którym tworzę. I tak jakoś to poszło. Metodą kuli śnieżnej, chyba tak najlepiej by to określić. Czyli im bardziej zagłębiałem się, im bardziej szczegółowo ten swój świat starałem się poznać, tym więcej było pytań, na które znajdowałem odpowiedzi, które rodziły kolejne pytania i zanim się spostrzegłem, to było już tego bardzo, bardzo dużo. No i tak to już zostało. Znaczy, myślę, że fantastyka zawsze starała się odnosić do rzeczywistości, w której żyjemy. I to nie tylko fantasy, science fiction i horror. W czasach zimnej wojny mieliśmy erupcję filmów, książek straszących nas zagładą atomową. W czasach współczesnych fantastyka mocniej porusza problemy społeczne, problemy równości, problemy dyskryminacji. Zawsze się do tego odnosiła i zawsze będzie się do tego odnosić. Nie da się napisać książki, która byłaby całkowicie oderwana od współczesności. Nawet jeżeli pisze się w wymyślonym, fantastycznym uniwersum, to zawsze zostanie. A zresztą, nawet jeżeli tego tam nie ma, to i tak czytelnicy sobie zazwyczaj są w stanie tam coś znaleźć. Taka jest zasada. Uniwersalne wzorce, jak sama to wskazuje, są uniwersalne.
czyli są po prostu bardzo rozległe. Tak naprawdę trudno znaleźć coś przy tworzeniu, przy pisaniu, co już nie byłoby poruszone, co już nie od setek, od tysięcy lat już się czymś ktoś inny nie zajmował. Także nie, ale myślę, że same te wzorce są o tyle, cały czas opowiadają o nas, o tym, jakimi jesteśmy istotami, jakimi jesteśmy stworzeniami myślącymi albo nie myślącymi, odczuwającymi, prawda, wierzącymi w to, w tamto, czyli po prostu jakimi jesteśmy ludźmi i te wzorce zawsze będą niezbędne przy pisaniu. Więc one się zmieniają na przestrzeni lat. Te uniwersalne wzorce z naszych czasów są inne niż wzorce sprzed 100 lat, czy sprzed 500 lat. Inne, już nie żyjemy w społeczeństwie feudalnym, już nie mamy odruchu, nie wiem, kłaniania się szlachcicowi albo całowania proboszcza w rękę. Już, niektórzy mają, okej, dobrze, ale już tego jest mniej, już inaczej myślimy, już inaczej patrzymy na świat. Wzorce się zmieniają z biegiem, razem z zmianą pokoleń. Teraz się zmieniają bardzo szybko w ciągu ostatnich 100 lat, błyskawicznie wręcz. Jestem ciekaw, jakie będą one za lat 50 czy 100, ale myślę, że warto z nich korzystać. Ależ pytanie. Wiesz co, jestem na Byrkonie, tu jest, nie wiem, 40-50 tysięcy ludzi przyjeżdża i wszyscy się świetnie bawią, nie spotkałem. Jestem tu któryś raz, nie spotkałem ani razu sytuacji konfliktowej, żeby ktoś był zły, zdenerwowany. Znaczy nie mówię o orgach, którzy czasami latają mocno zaangażowani. Ale myślę, że łączy to jak jasny gwint. Bardzo mocno. Ludzi, którzy lubią najróżniejsze odmiany. Troszeczkę pewnie inaczej to wygląda, gdyby tam próbować pogrzebać, prawda, miłośnicy fantasy kontra miłośnicy science fiction, prawda, albo miłośnicy anime kontra miłośnicy horroru, ale takich kontr jest bez sensu jest tego szukać. No, dla mnie fantastyka jest akurat tym rodzajem twórczości, który ma otwierać ludziom umysł, czyli ktoś patrzy szeroko, widzi wszystko, wybiera z tego, co mu się podoba, a całą resztę traktuje z takim, z dużą sympatią, prawda? No i tyle. Kurde, banan. No jest list, wiesz co? Jest trochę, no jest sporo pisarzy, którzy tworzą książki, tak gdzie czytelnicy na nie czekają. Znaczy, nie powiem, że wszyscy czekają na Martina, bo to będzie banał. Ale z polskich pisarzy, no wiesz, każda książka Ani Kańtok jest w pewnym sensie wydarzeniem. Fantastyczny język, znakomita autorka. W tej chwili grupa polskich autorek z Sardej Hordy próbuje rozkręcić bardziej taką kobiecą fantastykę, pokazać, że dziewczyny też mają pisać, co jest moim zdaniem niepotrzebne, bo wszyscy, którzy się znają na fantastyce, wiedzą, że dziewczyny świetnie piszą. Jak Andrzej Sapkowski cokolwiek nowego wyda, to też to będzie rzecz, wielkie wydarzenie na rynku. Jest tutaj cała masa ludzi, którzy piszą, regularnie wydają. Nie wiem, jakbyś tam spytał sobie właśnie, jak wygląda w tej chwili autografy przy Rafale Kosiku i Andrzeju Filipiku, to widać, że jest ogromne zainteresowanie. Więc myślę, że to chyba będzie taka pełna odpowiedź. Problem polega na tym, jak wyjść poza coś, co schematem nie jest. Nawet jeżeli mi czasami osobiście wydaje się, że mam świetny, oryginalny pomysł, to okazuje się później, że i tak ktoś go w takiej czy innej formie, nie dosłownie tak samo jak ja, ale w podobnym ujęciu kiedyś się opisał, więc musielibyśmy wrócić, czym jest schemat dla współczesnej literatury, prawda? I co będziemy robić, co próbujemy zrobić, jeżeli chcemy go uniknąć, bo próba uniknięcia schematu kończy się tym, że tworzymy nowy schemat. Chyba taką klasyczną, bo przykładem są wszystkie te postacie, prawda, czarnych charakterów, które
kiedyś były czarne, mroczne, złe, dzisiaj mają wielkie fankluby, ponieważ zostały tak wyeksploatowane, że stworzył się nam, prawda, schemat mrocznego złoczyńcy, ale o w miarę miękkim, dobrym serduszku, prawda. Więc schemat to jest też pewna żywa część literatury, pewna żywa część tworzenia literatury, filmu, jakiejkolwiek sztuki. One się zmieniają, one się dopasowują do nas. Czasami my się dopasowujemy do nich. Myślę, że nawet jeżeli próbujemy spoza ten schemat wyjść, to z czasem, tak jak wspomniałem, czasem tworzymy nowy schemat, który ktoś inny będzie powielał. Tak to działa. Bo myślę, że pociąga nas coś, co jest trochę obce, trochę niebezpieczne. Trochę się tego boimy, a jednocześnie trochę temu zazdrościmy. To jest troszeczkę tak, jak mamy, jeżeli spojrzymy sobie na zwierzęce fetysze, zazwyczaj są to fetysze zwierząt drapieżnych, groźnych albo wyróżniających się siłą. Podobnie mamy z wyrzutkami. Traktujemy wyrzutków nieufnie, ale jednocześnie patrzymy na nich z pewnym podziwem i zazdrością. Więc oni będą stałym elementem literatury, sztuki, filmu przez następne długie, długie lata. Ten obraz wyrzutka może się zmieniać. Kiedyś to był samotny rewolwerowiec. Dzisiaj wyrzutkiem może być haker, który łamie kody, prawda, i włamuje się do Pentagonu. Albo jakiś super detektyw, który samotnie rozwiązuje najtrudniejsze sprawy. Niemniej jednak są to zawsze osoby, które trochę podziwiamy, trochę im zazdrościmy, no i trochę się ich boimy. Tak jak, nie wiem, jak tygrysa. Jak widzimy tygrysa, to też nie czujemy się pewnie, ale chcielibyśmy mieć jego siłę. Pizza z Avengers. Muszę to w końcu wreszcie dokończyć, ten ich serial. Jeżeli chodzi o grę o Tron, to pewnie nie modne, ale tego właśnie nie oglądam. Czekam na ostatni sezon i wtedy być może wezmę się od początku, żeby sobie obejrzeć całość, ale chcę, żeby to było skończone, bo najbardziej mi wkurza zawsze, jak kończę jakiś sezon i muszę czekać na następny. Także na razie jestem prawiczkiem, jeżeli chodzi o grę o Tron.